Na 9. miejscu kończymy konkurs drużynowy kobiet na Mistrzostwach Świata w Planicy i biorąc pod uwagę cały sezon, tak z ręką na sercu powiem to, ja nie wiem, czy ty się zgodzisz, trudno było oczekiwać tutaj dużo lepszego wyniku. Znaczy, obserwując dzisiejsze zawody, mógłbym powiedzieć, że ja przy dobrych skokach wszystkich dziewczyn można było się spodziewać tego 8. miejsca. Można by było na to liczyć. Ja na to po cichutku liczyłem, że jednak się uda wstrzelić z tymi dobrymi skokami właśnie na ten konkurs. No nie wyszło. No właśnie, te skoki dzisiaj były dalekie od optymalnych, szczególnie w przypadku Nicoli. Ona jako liderka, też miałem wrażenie, że pociągnie koło 90 metrów, a nie bliżej 80. No tak, tu było troszeczkę z timingiem problemu, spóźniła ten skok, no przez co, no już resztę jest, no było widać. Jak ty oceniasz na razie to, co widać w tej kadrze, bo jakby ty ją prowadzisz, jesteś wewnątrz niej. Zastanawiam się, czy ty masz poczucie, że dziewczyny się rozwijają, czy ten sezon jednak trzeba trochę spisać na stracenie? Myślę, że nie tyle na stracenie, co dla mnie też to było nowe wyzwanie. Dużo czasu zajęło mi to, żeby się wdrożyć w ten zespół, zobaczyć, jak to wygląda od środka, jakimi ruchami mam ja kierować, żeby to funkcjonowało. Troszkę to dłużej trwało, niż się spodziewałem. Aczkolwiek widać progres u tych zawodniczek, szczególnie u tych młodszych, które doszły do nas. No Paulina, to co skakała w maju, a to co skacze teraz, to jest w ogóle dwie ligi. I mimo tego, że zrobiła taki progres, dalej jest niezadowolona z tego i ona jest świadoma, że może dalej i lepiej skakać. Reszta dziewczyn tak samo, myślę, że każda z nich poczyniła takie swoje małe sukcesy, swoje małe jakieś działania, które im pomogą się rozwinąć, nie tylko jako sportowiec, ale jako człowiek. Oczywiście mamy na to nadzieję i to jest bardziej długofalowa kwestia. O tę krótkofalową też chciałem zapytać. Kto jutro do mixta? Jeszcze decyduję, jeszcze się kotli w mojej głowie, ale raczej celuję w taki standardowy nasz układ, czyli Nicola i Kinga. Więc tak.